Thank you.
imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zawsze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i mnie naśladuje. Chociaż te słowa Chrystusa odnoszą się do wszystkich Jego uczniów, to w szczególny sposób odczytują je ci, których On powołuje na drogę życia konsekrowanego. Poświęcenie swego życia Bogu przez złożenie ślubów zakonnych włącza osoby konsekrowane w paschalną ofiarę Chrystusa i prowadzi do pełniejszego życia Bożego, które rozpoczęła w nich łaska Chrztu Świętego. Oto dziś nasi bracia, wdzięczni Panu Bogu za Jego wybranie i powołanie do naśladowania Chrystusa, aby uwolnić się od wszelkich przeszkód mogących ich odwieść od gorliwej miłości Boga, przez śluby zakonne złożone w zgromadzeniu świętego Michała Archanioła zobowiążą się do naśladowania Jezusa Chrystusa, czystego, ubogiego i posłusznego. I w ten sposób przez posługę Kościoła zostaną włączeni, konsekrowani na wyłączną służbę Bogu. Dwóch z nich połączy się ze zgromadzeniem na całe życie, pozostali, przygotowując się do podjęcia ostatecznej decyzji, złożą swoje śluby na okres jednego roku. Z prawdziwą radością witam wszystkich uczestników tej uroczystej Eucharystii, poczynając od księdza wikariusza generalnego naszego zgromadzenia, księdza doktora Rafała Kamińskiego, który w imieniu Kościoła i zgromadzenia przyjmie ślubowanie naszych profesorów. Cieszymy się bardzo obecnością proboszczów parafii, z których pochodzą współbracia składający profesję wieczystą. I tak mam radość powitać księdza Romana Deszcza z parafii w Korzeniowie, diecezji tarnowskiej, którą pochodzi kleryk Patryk, a także księdza proboszcza Stanisława Pytla, naszego współbrata z parafii św. Jana Chrzciciela w Wasyliszkach na Białorusi, z której pochodzi kleryk Aleksander. Niezwykle miło powitać mi nasze siostry Michalitki, także pracujące w parafii Wasyliszka, wszystkich alumnów. Szczególnie ciepło witam rodziców, rodzeństwo, chrzestnych, krewnych, przyjaciół, naszych współbraci, naszego seminarium. Wszystkich zgromadzonych w tej kaplicy przyjaciół i dobrodziejów naszego seminarium. Zapraszam do gorącej modlitwy, aby tę ochotną ofiarę naszych współbraci, która jest ich odpowiedzią na dar Bożego powołania, święci aniołowie, a zwłaszcza patron dnia dzisiejszego, święty Michał Archanioł, zanieśli na ołtarz w niebie, aby połączona z jedyną i najdoskonalszą ofiarą Chrystusa była miłą Bogu i godnym dla Niego uwielbieniem. Abyśmy ją w ten sposób sprawowali, uznajmy na początku, że jesteśmy grzeszni. Spowiadam się. Bogu wszechmocny i Panu bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem, myślą, mową, czynnikiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przedobłagam Najświętszą Marię, Zawsze wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie,
podziwu godną mądrością wyznaczasz obowiązki aniołom i ludziom. Spraw łaskawie, aby na ziemi strzegli naszego życia aniołowie, którzy w niebie zawsze pełnią służbę przed Tobą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z księgi proroka Daniela. Patrzyłem, aż postawiono trony, a przedwieczny zajął miejsce. Szata jego była biała jak śnieg, a włosy jego głowy jakby z czystej wełny. Tron jego był z ognistych płomieni, jego głowa to płonący ogień. Strumień ognia się rozlewał i wypływał sprzed niego. 1000 tysięcy służyło mu, a 10 tysięcy po 10 tysięcy stało przed nim. Sąd zasiadł i otwarto księgi. Patrzyłem w nocnych widzeniach, a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie. Oto Słowo Boże. Został strącony na ziemię, a z nim strąceni zostali
Jego aniołowie. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego pomazańca. Bo oskarżyciel braci naszych został strącony. Ten, co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym. A oni zwyciężyli dzięki krwi baranka i dzięki słowu swojego świadectwa i nie umiłowali dusz swych aż do śmierci. Dlatego radujcie się, niebiosa oraz ich mieszkańcy. Oto słowo Boże. Jestem.
Paweł Raś. Krystian Rosada. Jestem. Jarosław Witkowski. Jestem. Niech przystąpią mający złożyć profesję wieczystą. Aleksander Ośmianczuk. Jestem. Patryk Łapa. Jestem. Synowie najmilsi, czego oczekujecie od Boga i od Jego świętego Kościoła? Oczekujemy zmiłowania Pańskiego i łaski doskonalszego służenia Bogu. Zgromadzeniu świętego Michała Arkanioła. Bogu niech będą dzięki. Drodzy Chrystusie Panu, 29 września każdego roku Kościół Święty oddaje cześć świętym archaniołom Michałowi, Gabrielowi, Rafałowi. Ale w zgromadzeniu świętego Michała Archanioła ten pierwszy, potężny archanioł Michał odbiera cześć szczególną. Jest wiele wezwań, które kierujemy pod adresem Księcia Niebieskiego. Wiele z nich powtarzaliśmy w nowennie, która przygotowywała nas do przeżycia dnia dzisiejszego. Ale jest i takie, które znajdujemy w księdze proroka Daniela, z której pochodziło dzisiejsze pierwsze czytanie. Obrońca przyjaciół Boga. Sam zaprzyjaźniony